Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z powiatem oświęcimskim i jej lokalny program grantowy Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski wspiera finansowo organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu oświęcimskiego. 1 grudnia bieżącego roku miało miejsce podsumowanie tegorocznej edycji konkursu. W sali sesyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu zgromadzili się m.in. przedstawiciele beneficjentów i członkowie zarządu powiatu w osobach wicestarosty Pawła Kobielusza i Teresy Jankowskiej. Uczestnicy konkursu zreferowali sposób wykorzystania uzyskanych środków finansowych. Nie mieliśmy nigdy wątpliwości, że słuszną drogą jest wspieranie organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych. I ilość organizacji, które zgłosiły się ze swoimi projektami, pokazuje, że nasza droga jest słuszna i będzie kontynuowana w przyszłość. W tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie otrzymało 7 projektów. Z kolei w ramach konkursu Małopolska Lokalnie na terenie naszego powiatu zrealizowano dodatkowych 6 zadań. Dzisiaj chciałem wszystkim NGO-som, grupom nieformalnym pogratulować swoich inicjatyw. Mam nadzieję, że te skromne środki finansowe, które powiat przeznaczył na ten program, wystarczyły do realizacji swoich pomysłów. Łączna kwota dofinansowań, jakie zdobyli mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, to 78 tysięcy złotych. Każda organizacja lub grupa nieformalna otrzymała grant 6 tysięcy złotych na swoje działania. Są i projekty wsparciowe polsko-ukraińskie, są tematy związane z dziedzictwem kulturowym, z historią, z aktywnością sportową, muzyczną. Dzięki programowi mogliśmy zrobić dużo nowych, fajnych działań. Otworzyć się też na opinię mieszkańców gminy, akurat Brzeszcz, bo tam realizowaliśmy nasz projekt, na to, czego jeszcze potrzebują, co im się podoba, co czasem mniej. Poznaliśmy nowe osoby. To taka nowa motywacja, nowa siła do działania, myślę. Zwiedziliśmy masę miejscowości dzięki temu programowi. To był Katowice, to Kraków, Wisła, Opole, drobne takie miejscowości historyczne w naszej okolicy, Bielsko. Także tutaj też jest duży dla nas, dla seniorów plus. Konkurs to nie tylko wygrana i realizacja swoich marzeń i pomysłów, ale również wsparcie edukacyjne Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych w Krakowie. To daje organizacjom i grupom nieformalnym duży zastrzyk wiedzy aktualnej o tym, jak się poruszać w przestrzeniach, gdzie otrzymywać kolejne dotacje. Także myślę, że dzisiejsze podsumowanie to feria barw naszego powiatu. Gratuluję wszystkim, którzy zrealizowali swoje pomysły. Jestem przekonany, że spotkamy się tutaj również w przyszłym roku i w o wiele większym składzie niż dzisiaj. Zachęcamy nasze samorządy gminne do partycypacji w tym programie i myślę, że program będzie się rozwijał w kolejnych latach i przynosił dużo efektów dla społeczności lokalnych. Zarząd powiatu podziękował również pracownikom Wydziału Promocji Powiatu Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu za wzorowe przeprowadzenie programu FIO Małopolska Lokalnie. Na koniec chciałem złożyć wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i przyszły nowy 2023 rok. Przede wszystkim zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa.